Emilia Dulnik, OKTV. Jesteśmy właśnie na półfinałach Miss Polonia, a u mojego boku jedna z kandydatek, Izabela. Cześć! Cześć! Izabela robi już karierę w modelingu. Powiedz nam, jakie masz osiągnięcia? Jakiś czas temu miałam okazję brać udział w sesji zdjęciowej dla magazynu Wesele, w którym byłam ubrana w przepiękną kreację panny młodej, a dosłownie parę dni temu brałam udział w sesji zdjęciowej dla magazynu Moda w Polsce. A dlaczego chcesz zostać Miss Polonia? Nie wiem. Chciałabym zostać Miss Polonia, ponieważ w przyszłości chciałabym pracować w branży modelingowej, a uważam, że konkursy piękności otwierają tą drogę. A na pewno konkurs Miss Polonia otwiera drogę już do wszelkich konkursów piękności na całym świecie, między innymi konkurs Miss World. Jak wiesz, nasza Polka Karolina Bielawska jest z Miss Świata. Powiedz mi, gdybyś ty została Miss Świata, co byś zrobiła jako pierwsza? Wytniemy. Powiedz mi, jakie jest twoje hobby? Czym się zajmujesz na co dzień? Uwielbiam pływać. Jestem stałą bywalczynią basenów i pływalni w Bydgoszczy. Także gdybym wygrała wybory Miss Polonia, na pewno popularyzowałabym aktywne spędzanie czasu wolnego właśnie na basenach i pływalniach. Z racji tego, że w obecnych czasach bardzo dużo ludzi spędza swój czas wolny w mieszkaniach przed komputerem i przed smartfonami. Ty nie siedzisz w telefonie, jak to się mówi potocznie? Zdarza mi się oczywiście, ale raczej swój wolny czas staram się spędzać aktywnie, chociażby wychodząc na spacer lub właśnie na pływalnię. Studiuję lingwistykę angielsko-niemiecką. I jesteś już po rozmowach indywidualnych, które odbywają się także w języku angielskim. Większość dziewczyn tak naprawdę najbardziej obawia się tej części, że po prostu braknie im słów. Jak poszło tobie? Ja jestem bardzo zadowolona z mojej prezentacji, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. I dla mnie, szczerze mówiąc, nie stanowiło to żadnego problemu. Jakie komisja zadaje pytania? Komisja zadaje pytania odnośnie naszych zainteresowań, odnośnie naszego życia, jak i również pyta się o sytuacje, które dzieją się na świecie, w Polsce. Jak myślisz, jakie skutki społeczne i gospodarcze będzie miał taki napływ ludzi z Ukrainy, uchodźców z Ukrainy do Polski? Wydaje mi się, że w szkołach zacznie być nauczany język ukraiński. Szczerze to? Nie wiem. Nie zastanawiałaś się jeszcze nad tym? Nie, nie. Jeżeli chodzi o bycie modelką, jakie masz podejście do operacji plastycznych? Osobiście ja nie planuję żadnych operacji plastycznych.